Dzień dobry wszystkim. Witamy w sklepie ZM Concept wraz z profesorem Gryniem. Ja nazywam się Tomasz Bruska. Korzystając z okazji, że do sklepu przybyła świeża dostawa trąbek firmy Yamaha, w tym najnowszych trąbek, czyli Yamaha Chicago i Yamaha New York trzeciej generacji, chcielibyśmy dzisiaj troszeczkę tak w luźnej atmosferze opowiedzieć Państwu o tych trąbkach, powiedzieć, jakie są nasze odczucia, wymienić się spostrzeżeniami i zachęcić do, może niekoniecznie zaraz do zakupu, chociaż pewnie docelowo na pewno warto, ale przynajmniej do przetestowania tych trąbek. Tak, Tomek, no ja po prostu jestem pod wrażeniem, bo obserwuję Yamahę od dłuższego czasu i widzę po prostu postępy. Jest to po prostu firma, która rozwija się cały czas crescendo. Rozpoczęła od modeli szkolnych, a teraz po prostu no, coraz lepsze modele profesjonalne i są cały czas ulepszane. Także no, jestem pod wrażeniem. Jestem też ciekaw, ponieważ to są nowe trąbki, jestem ciekaw dzisiejszej naszych tutaj no, dociekań i odczuć. No po tylu latach udało się też profesora troszeczkę przekonać bardziej do Yamahy. Profesor, no nie chcę tutaj, żeby to zabrzmiało źle, ale jako trębacz troszeczkę starszej generacji niż my, jednak wychowany w tych tradycjach, gdzie no głównie na początku wiadomo, że na rynku istniała firma Bach, Yamaha weszła troszeczkę później na rynek polski. Wszyscy byli zachwyceni troszeczkę. Profesor przez długi czas był jednak no, fanem Bacha, takim zatwardziałym. A teraz widzę, że jednak troszeczkę się pozmieniało. No cóż, zmieniają się czasy, zmieniają się trendy. No przede wszystkim jestem pod wrażeniem właśnie tego skoku technologicznego w Yamahze. I to już po prostu chyba żadna firma, przynajmniej nie znam takiej firmy, która by no, zrobiła taki progres jak Yamaha. No dobrze, żebyśmy za bardzo się nie przegadali na filmie. Mamy tutaj, a może te przesuniemy, zaczniemy. Może od, mamy tutaj dwie trąbki serii Chicago. Seria 2 i seria 3. Tak? Mieliśmy jej okazję przetestować całkiem niedawno, no tu mamy troszeczkę większy wybór. To jest moja Yamaha 2. Nie jest to zła trąbka, no, ale muszę powiedzieć, że jednak skłaniałbym się w kierunku Yamahy 3. Szczerze mówiąc, ja też. Dlaczego? Profesorze, dlaczego? Dlaczego? No cóż, przede wszystkim wydaje mi się, że ta no, trójka Yamaha dla mnie jest, to jest tak, tak? Obydwie są zresztą bardzo dobre, obydwie. Natomiast no, ta trójka jakby lepiej współpracuje i no, jest dość lekka w zadęciu. Może bym kawałek zagrał. Jest świeże, ale ta ma po prostu... Moim wrażeniem, znaczy, na pewno to, co widać na pierwszy rzut oka, to co zostało zmienione, troszeczkę w porównaniu do Yamahy Chicago serii 2, seria 3 została leciutko odchudzona, mówiąc tak potocznie. I myślę, że to jest krok w dobrą stronę. Możemy chociaż zobaczyć na przykładzie krąglika strojeniowego, który jest zupełnie inny. Yamaha wróciła do bardziej tradycyjnego tego kwadratowego kształtu, co też daje troszeczkę w graniu większy opór. W Yamahze dwójce ona bardzo ładnie przyjmuje powietrze. Wiadomo, jak wszystkie te trąbki profesjonalne już w tej serii, bardzo dobrze się na nie gra, ale jednak też wymaga przy tym trochę więcej wysiłku w porównaniu do trójki, gdzie ona jest lżejsza. Nie chcę tutaj zdradzać Państwu szczegółów konstrukcyjnych, gdyż nawet mi nie wolno. Ale na pewno... Coś wiemy, ale tego i powiedzieć nie możemy. Na pewno prawne oko zauważy to, o czym mówił profesor, że firma Yamaha cały czas testuje, cały czas stara się rozwijać i stara się rozwijać
nie tylko na zasadzie idei inżynierów, tylko współpracując z muzykami, z artystami z całego świata, co jest uważam no, bardzo cenne, chyba najcenniejsze, jeżeli już na etapie dokładnie produkcji. Tak, dokładnie tak. I tak jak można zauważyć, już nie mówiąc o walorach brzmieniowych, ale to na pewno wpływa na walory brzmieniowe, czyli zmiana tego kolanka struniowego, które zostało zmienione z bardziej okrągłego kształtu, który był w serii 2, na tradycyjny, bardziej kwadratowy. To, co też na pewno wprawne oko zauważy, to że wsporniki łączące poszczególne elementy zostały troszeczkę odchudzone, zostało zdjęte trochę materiału, co ma zapewnić też lepsze przenoszenie wibracji i większe uczucie jakby rezonansu tej trąbki pod ręką w momencie, kiedy się gra. I to naprawdę czuć, jeżeli weźmiemy Yamaha 2. Oczywiście słychać, mówię o też swoich wrażeniach podczas gry, bo wiadomo, że te, czasami te niuanse dźwiękowe, które słychać z drugiej strony, one nie są tak duże, ale no dla nas, jako dla muzyków aktywnie koncertujących, też liczy się komfort gry. Dokładnie. Też liczy się komfort, tak. To jest bardzo ważne. Szczególnie komfort. Na przykład w tym czasie też, gdzie mamy wielogodzinne sesje nagraniowe, które też zmuszają nas do innej pracy. Oprócz jakości brzmieniowych musimy zwracać też uwagę na komfort po prostu, na naszą wygodę. To jest bardzo ważne. No jest na pewno inne odczucie w graniu. Ona, ta trójka sprawia jakby wrażenie troszeczkę, może nie kompresji, ale daje więcej takiego wsparcia, jeżeli chodzi wsparcie, o powietrze. Tak. W Yamasze dwójce, kiedy gram, mówię o sobie, tak. Czuję, że to po prostu powietrze idzie bez żadnych oporów. Nie mówię, że w trójce ten opór jest zły. On jest właśnie według mnie odpowiedni, że daje taki właściwy balans między komfortem dmuchania, a tym wsparciem, które daje instrument, żeby ten instrument też wykorzystać jako podparcie w graniu, a nie tylko zadęcie i swoją pracę powietrzem. Z boku mogę tylko powiedzieć tyle, że ten dźwięk jakby w strójce ma większy zasięg, większą nośność. I na przykład w orkiestrze, kiedy właśnie ten dźwięk... To muszę pożyczyć i sprawdzić w orkiestrze. Ale to słyszę na przykład... Dzisiaj pożyczę. Już tu słyszę, że po prostu no, ten dźwięk po prostu na pewno pójdzie bardziej dalej no, na salę. Że ta trąbka serii 3, ona daje więcej wsparcia. Wsparcia. Więcej jakiegoś takiego zdrowego, no nie kompromisu, ale takiego podparcia, jeżeli chodzi o pracę z zadęciem. Bardziej ją czuć. Tak, ją... tak, no dokładnie. Ja mam takie same po prostu odczucie. Mimo, że dźwiękowo, no nie wiem jak to słychać z drugiej strony, może profesor coś powie, ale... Z drugiej strony, tak jak mówię, że ona ma większą nośność. No to jest moja trąbka, którą też znam i tu też, no, tu też warto podkreślić, że firma Yamaha swoim artystom oferuje jako wszelaką pomoc na każdym etapie, czyli na etapie technicznym, na etapie tak zwanej kustomizacji instrumentów, tak, na pewnym etapie. A to jest tutaj specjalne podziękowania dla Atelier Hamburg, dla Diego i dla Tomasa Lubica. Dziękujemy bardzo, bo naprawdę jeśli chodzi o taką współpracę z artystami, no nie spotkałem się, żeby jakakolwiek inna firma tyle uwagi przykładała do tak zwanych informacji zwrotnych, które my jako muzycy wysyłamy do centrali, typu co nam się podoba, co można by zrobić lepiej, co można by jeszcze ewentualnie zmienić i nad czym popracować. Bo ja też nie chcę za dużo szczegółów zdradzać, zaczęliśmy od tego krąglika, o tych spornikach, z których została zdjęta masa. Wiem, że też materiał, z którego są wykonane dolne kapsle. Sam profesor wie, że część ludzi używa dokładnie cięższych kapsli i czują różnicę i w brzmieniu, i w komforcie. Komforcie przede wszystkim. Także
te dolne kapsle są zmienione, są zupełnie z innego materiału, nie powiem z jakiego, ale są zmienione. Tak samo zostały zmienione górne kapsle, zostały zmienione słupki tłoków. Generalnie filozofią przy tworzeniu kolejnej, no bo ktoś może zapytać, po co zmieniać trąbkę, która jest dobra. Dobra. Yamaha ma właśnie to w sobie fajnego, że cały czas próbuje ulepszać. Na zasadzie możemy zrobić coś lepiej, to to zróbmy. Albo przynajmniej próbujmy to zrobić. Jakby celem przy produkcji czy modelu New York 3 czy Chicago 3 było usprawnić jak najbardziej przepływ powietrza i dać większe odczucie rezonansu podczas grania. I myślę, że to się w dużym stopniu udało. Tak, ja powiem, tylko jest tak z ciekawości, że tą dwójkę już Tomek masz po kustomizacji, natomiast to jest po prostu wzięte jakby prosto z taśmy, a jest jednak bardzo dobrze grający. No przed chwilą, przed chwilą no, no dokładnie, jeszcze czuć, że są chłodne, zimne bez transportu. Także. No, ale na pewno warto, no ładne takie recenzje czytałem w internecie po premierze Yamaha Chicago 3 i New Yorka. Któryś z kolegów trębaczy wypowiedział się w ten sposób, że bardzo mi przykro, ale ta trąbka jest lepsza od mojej. Więc na pewno warto spróbować. Oczywiście no, jest to gdzieś tak jak z samochodami. No, jeden woli jeździć Mercedesem, drugi Volvo, trzeci woli Ferrari. No nie wiem, czwarty jakiegoś SUVa. Ale w Yamasze jest, co jest dobre, bo czasami też ludzie mnie pytają, dlaczego jest tyle modeli. No po to jest tyle modeli, żeby każdy znalazł coś dla siebie, prawda? Dokładnie, no dokładnie. Nie przewozimy betonu wyścigówką i nie jeździmy na wyścigach tirem. Po prostu różne instrumenty są, firma stara się dopasować do warunków fizycznych, chociażby sposobu gry, sposobu podawania powietrza, kontentnego muzyka. Tak. I to jest fajne, no widzimy tu tylko kilka z modeli, tu w szafie mamy jeszcze więcej, a firma Yamaha, jak się otworzy katalog, robi ich naprawdę bardzo dużą ilość. Nie, a jakie są profesora odczucia, jakby profesor porównał dwójkę z trójką, jeśli chodzi, mówimy na razie o Chicago. No przede wszystkim, no zgodzę się z tym, co powiedziałeś wcześniej, absolutnie. Myślę, że tak jak powiedziałem, że ta dwójka no, jest robiona troszeczkę też pod ciebie, bo ona była customizowana. Natomiast też nie powiem co. Właśnie. To już jest twoja tajemnica. Natomiast to jest prosto wzięte no powiedzmy z taśmy i to wcale nie gorzej gra, a nawet ma takie cechy, gdzie być może dla wielu osób będzie akurat lepsze po prostu miała cechy. Dla mnie z boku słuchając, to mam takie wrażenie, że po prostu nośność tego dźwięku w trójce jest większa. Podejrzewam też, że spokojnie w orkiestrze, jakby trzeba było się przejść przez orkiestrę, to na tej trójce byś miał po prostu ułatwione zadanie. No ja powiem z doświadczenia, że faktycznie, kiedy potrzeba, ona się ładnie przebija i przez orkiestrę, tak. Jak my to mówimy, idzie lekko górą tak, idzie raz na salę, ale kiedy potrzeba, też ładnie się stakę z fuzonami, co jest też ważne, bo czasami trąbka brzmi na tyle jasno, że okej, okay, tak. Mam to przebicie, idę do przodu, słychać mnie ładnie nad orkiestrą, ale na przykład przy graniu w sekcji niekoniecznie się stapia. Zgadza się. Tutaj można to zrobić, bo często zarzutem było dla Yamahy, że to brzmienie jest jedno, że jak się wyjmie z kartonu, to jest... Dokładnie. Myślę, że teraz już tego nie ma, że nie ona, ma, tak, one są coraz bardziej plastyczne. Dokładnie, no nie chcę mówić o moich odczuciach, bo też porównywałem z Bachem wcześniej, no to po prostu... Gdybym miał wziąć teraz tą trójkę do orkiestry jako ja, to jest moje prywatne zdanie, od razu zastrzegam, to bym wziął właśnie trójkę. No oczywiście, każdy oczywiście, ma, ale na pewno, mówię, gdybym miał, mimo wszystko, warto spróbować. Oczywiście, że tak, oczywiście. To tak jak z kobietami, no każdy lubi czasami troszeczkę coś innego, no, prawda? I dobrze, że po prostu... Ja przetestowałem w ciągu studiów i później wiele różnych firm. Nie będę wymieniał, no bo to nie o to chodzi, po prostu wiele. I od no, x lat zostaję przy Yamasze, no bo po prostu czuję też komfort pod względem artykulacji, pod względem intonacji w orkiestrze, co jest chyba bardzo ważne, bo jeżeli mówimy o graniu solowym, no to jeden woli powiedzmy ciemniejszy dźwięk i tak dalej. W orkiestrze nie ma aż takiego dużego znaczenia, oczywiście ma dźwięk znaczenie,
Ale no, intonacja na pewno ma znaczenie, no, i to chyba podstawowe, jeżeli sprawa, chodzi o gry w orkiestrze. A no, na trąbkach Yamaha jednak no, czuję się pewnie w tym temacie. Dużo. Zgadza się. Sama nie zagra, no zła wiadomość, trzeba ćwiczyć. Trudno. Ale jest to też jeszcze wyzwanie no, dla Yamahy. Może będzie no, zrobił taką przyszłościową trąbkę, gdzie będzie... Sama grała. Nie, gdzie będzie przetwarzała nasze myśli. Oby nie, bo może się okazać, że jesteśmy niepotrzebni. Ale no, jeżeli chodzi o artykulację między tymi dwoma trąbkami, czuję po prostu jakąś różnicę? Tak. Ja mam swoje przemyślenia, ale no, może tak, najpierw profesor pierwszy, bo jedna rzecz, która wydaje mi się właśnie mocno różni, nie są to jakieś różnice, wiadomo, które dyskwalifikują którykolwiek z tych instrumentów. Nie. I? No, trójka dla mnie ma lepsze początki dźwięku. Dla mnie, tu jest bok. Dokładnie. I to jest też jedna z idei, która przyświecała konstruktorów, z tego co wiem, z rozmów z kolegami z zagranicy i z technikami, żeby właśnie, czyli zmiana materiału, gdzie chodzi o kapsle, zmiana filozofii, jeżeli chodzi o te słupki, tutaj te steamy w tłokach, jeżeli chodzi o górne kapsle, odchudzenie tych sporników, to wszystko miało właśnie sprawić, że ta trąbka będzie, mówiąc potocznie, szybsza. Tak, i ta artykulacja jest jak gdyby jest szybsza, po prostu się lepiej tylko dotknąć i ona już reaguje, szybciej reaguje. I to jest, myślę, jedna z największych zalet tej trąbki. No poza tym, że ten dźwięk faktycznie też wydaje się, po tych poprawkach konstrukcyjnych, wydaje się jeszcze nośniejszy. Największą różnicę, jaką czuję między nimi, to właśnie jeżeli chodzi o artykulację i szybkość reakcji. Dokładnie. Jeszcze jakieś przemyślenia? Znowu uchylę rąbkę tajemnicy, troszeczkę został zmieniony kształt czary. Myślę, że dla nas, jako dla praktyków, te zmiany konstrukcyjne są mniej istotne niż te walory brzmieniowe. Tak tylko wspominam to, co mogę, mam nadzieję, wspomnieć, że nie zostanę tutaj za to jakoś zrugany przez firmę, przez dyrekcję. Ale dla nas, dla praktyków, wiadomo, to są rzeczy jakieś ciekawe, istotne. Ale dużo bardziej liczy się nasze odczucie, czyli to jak się gra na tych instrumentach. Bardzo jestem nadal zadowolony z mojej Yamahy Chicago Seria 2, ale dzisiaj gdybym miał wybierać, na pewno wybrałbym Chicago Serię 3, na pewno. Z całym szacunkiem, Tomek, ja też bym wybrał. To co, biorę, tak? Mogę wziąć. Tutaj pozdrawiam pana operatora. Tą zabieram, tą zostawiam, jakoś się dogadamy. Myślę, że to tyle. Zachęcamy do testów tutaj w Bydgoszczy, w firmie ZM Concept. Muszę zawsze spojrzeć, bo to taka nazwa. Kiedyś było ZMC Concept, teraz jest ZM Concept i tej nazwy się trzymajmy. Ale zachęcamy na pewno do testów, skoro przyszły te modele. Uważamy, myślę, że śmiało możemy je polecić i uważamy, że są na pewno warte swojej ceny. Tak jest. No, jeżeli komuś byłoby troszkę nie po drodze tutaj do tego sklepu, to na pewno te instrumenty znajdą się na Letniej Akademii w Kaliszu, gdzie już też zapraszamy. Audycja zawierała lokowanie produktu. Zapraszamy serdecznie. Życzymy wszystkiego dobrego. Trzymajcie się zdrowo i myślę, że do zobaczenia w kolejnym odcinku, bo jeszcze byśmy chcieli, żeby nie przedłużać, ale jeszcze byśmy chcieli powiedzieć o pewnych różnicach między pozostałymi modelami, ale to myślę już w kolejnej części. Pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się.